okłamywali dziennikarzy, okłamywali Polaków swoją tępą propagandą. Jak już wiesz, zarobili na tym trocie. Teraz śmieją się Polakom w twarz i zwołują swój marsz. Marsz milionerów. W obronie swojej propagandy. Bo wiedzą, że przegrali. To nic nie zmieni. Cześć, witam Was. Moi drodzy, jak wiecie, w miniony czwartek, 11 stycznia, odbył się pierwszy na świecie marsz w obronie złodziei, zorganizowany przez samych złodziei. Marsz ten polegał mniej więcej na tym, wsadzić ludzi, większości z DPS-ów z całej Polski, do opłacanych autokarów, przywieźć ich do Warszawy, by bronili rozpasanych elit dobrej zmiany oraz ich znajomych, rodzin, dojących spółki państwowe. Tak mniej więcej to pokrótce wyglądało. No i chyba wypadałoby tutaj też poinformować emerytów, którzy muszą przeżyć za, nie wiem, 1502 miesięcznie, że taki gwiazdor TVP Adamczyk zarabiał do czasu, gdy go nie wykopali z telewizji, a którą tak oni zażarcie bronią, 4,5 tysiąca dziennie. No i tutaj chyba nic dziwnego, że pisowcy tak zaciekle bronią tej wolnych mediów w cudzysłowie. Powiem Wam, że widziałem filmik, nie udało mi się go zgrać, bo chciałem Wam pokazać, ale nie wierzyłem własnym oczom i pozwólcie, że Wam go opiszę. Na tym filmiku jeden z uczestników tego marszu, jegomość, dobijał się do Tojtojka, bo chciał do domu zadzwonić. I nie mówię tego, żeby kogoś tutaj wyśmiewać, ale to generalnie pokazuje, jak zmanipulował PiS, aby bronić swoich interesów. Przecież większość tych ludzi, którzy tam byli, nie wie, po co tam była i czego w ogóle oni bronili. Tam po prostu oklepane hasełka cały czas leciały. Nie było praktycznie nic konkretnego. Zresztą puszczę Wam więcej takich przykładów, ale zobaczcie tak na rozgrzewkę jeden z nich. Ja jestem tu Polakiem młodym, może młodzi bardzo są przeciwko, ale jedno, moi ludzie przekazują taką inną wartość. Obronimy wolną Polskę! Świetnie! Dziękuję bardzo! Jak wypadł Jarosław Kaczyński dzisiaj? Szczerze nie słuchałem tego, co powiedział, bo byłem gdzieś dalej, nie? A jak dzisiaj atmosfera? Jak się panu podoba tu? Naprawdę jest najpierw, pozwolimy, żeby przejęły te kurwy Polskę, nie? Jakie? Donald Tusk i te wszystkie, te Hołownia i... Ale ludzie wybrali, zagłosowali na nich. Ale chyba co? Zagłosowali na nich młodzi, którzy nie doznali tego braku, bo chyba co? Bo lata 90. pokolenia, nie? Chciał wynagrodzić swoim dzieciom, żeby on miał wszystko, czego im brakowało. Że chcieli wynagrodzić to, co wszystko im brakowało. I dostali wszystko. I oni nie wiedzą, co jest brak czegokolwiek. To jest dla młodych. Obudźcie się, ludzie! Zobaczcie, nasi ojcowie, dziadkowie, oni przyjmowali krew za niepodległość, a wy co robicie? Na Hołownię, Tuska? To jest nasz kraj, nasz młody. Ludzie, obudźcie się! Słyszycie, obudźcie się! Jak nie my, to kto? Kto będzie budził? Nasi dziadkowie przyjmowali krew, wszystko przyjmowali. Ginęli za wolność, a wy co robicie? Zobaczcie, to jest Zlatan Tusk! Jego do Berlina! Do Berlina! Jak się moja Polska! Ludzie, słuchajcie, na dumie! Nie robię internet! Jak nie my, to kto? Chcecie imigrantów? Powinienem płacić? Co? Lepiej płacić na imigrantów, że Polaków? Proszę bardzo, idźcie! Proszę bardzo!
połączenie Niemca z Tuskiem i nazwano Ryżym Tuskiem. Ale on jest Polakiem, Donald Tusk. Ale ma pochodzenie, ma dziadka z Wehrmachtu i jest Niemcem. I to jest połączenie Niemca z Ruskiem. Ale jego dziadek siedział za to, że był Polakiem w obozie. Ale ja wiem z tego, z wszystkich informacji, które mój mózg przetworzył, że... Przepraszam bardzo, jeśli to miejsce to będzie TVN, bo innej prowokacji, to będzie widzicie. Ja to mój Polak, nie! Skrzyżowanie Niemca z Ruskiem. Nie! Powiem wam, że przez te 8 lat, chyba tutaj śmiało mogę powiedzieć, że może nie Polska, ale część społeczeństwa w tym kraju jest po prostu chora. Polacy protestują i modlą się za więźniów marznących w celi, mówię tu o Wąsiku i Kamińskim. Modlą się za księży, pedofili, szykanowanych za gwałcenie dzieci. Bronią tych, którzy ich okradają. Mówię tu o PiS-ie. Robili tych biednych emerytów konia jak tylko mogli. Nie wiem, kurwa, co jest z tym narodem nie tak. Od lat... Można powiedzieć, pokazujemy im, że mogą nas dymać na wszystkie sposoby i nie kwitniemy, nie kiwniemy palcem. To oni dalej dymają i tutaj powiem w ten sposób. Ci ludzie są po prostu tak zmanipulowani, mają tak wyprane mózgi, że... To aż przykro czasami jest naprawdę oglądać, bo ci ludzie mają tak już wpojoną tą nienawiść, tak na przykład do Tuska, że do nich żadne, ale to żadne argumenty no, po prostu nie przemawiają. Jeśli im się mówi coś na zasadzie, że PiS też łamał konstytucję, tam bodajże 13 zapisów konstytucji złamał. Nie, to automatycznie stajesz się wrogiem, jesteś Ruskiem, Niemcem, zdrajcą. Ci ludzie nie potrafią racjonalnie niestety myśleć i to jest po prostu smutne. Tak jak wspomniałem, zdecydowana większość to byli była średnia rocznika 70+. Zresztą PiS opiera się na starszych ludziach, którymi po prostu łatwiej manipulować. Ludzi było, no można powiedzieć, że dużo, nie można powiedzieć, że nie. Choć większość ludzi po prostu była zwieziona, czy chcieli, czy nie. Ilość ludzi, no rozbieżność jest potężna. Z tego, co udało mi się znaleźć, według Onetu między 90 a 120 tysięcy ludzi. Według telewizji Republika 300 tysięcy ludzi. Ba, no funkcjonariusz Tomasz Sakiewicz nawet poleciał z liczbą 500 tysięcy osób, według Czarnka 300 tysięcy, według rzecznika PiS Bochenka, byłego rzecznika PiS Bochenka 200 tysięcy, według TVP 35 tysięcy, według Ratusza w Warszawie 35 tysięcy. Według oficjalnych danych do Warszawy na ten
Marsz Milionerów TV PiS przyjechało około 405 autokarów. To jest, jakby nie liczyć, około 20 tysięcy ludzi. No, można powiedzieć, że to jest w sumie marny wynik, bo partia PiS ma 48 tysięcy samych działaczy partyjnych. Z tego wychodzi, że no nie wszyscy działacze partyjni przyjechali, choć no był w niektórych przypadkach taki obowiązek. Nie wiem, nie zlękli się represji Kaczyńskiego. Nie wiem, tutaj nie będę dewagował na ten temat. Czyli tak, do Warszawy dotarło 405 autokarów, ale według danych pisowskich przywiozło, nie wiem, 500, no 600 tysięcy ludzi, co oznaczałoby, że w każdym autobusie było około 1400 osób. No, część mówi, że była też z Warszawy. No, nie wiem, no, szacowane są, no, ale tak jak można powiedzieć też, że część na pewno była spacerowicze, a część po prostu wycieczki do zoo. No, tak pisowcy mówili, jak był ten Marsz Miliona Serc. No, ale oczywiście pisowcy lubią sobie dodawać, innym ujmować, także tutaj no, nie ma jakiejś tam niespodzianki. Tak czy inaczej, moi drodzy, piękni młodzi przybyli tłumnie na ten marsz poparcia pisowskich milionerów. Propaganda pisowska przez te 8 lat, jak powiedziałem, no, wymazała, wydrapała, wydarła im resztki mózgów przez te 8 lat. No i kontynuuje to dalej dzięki tej nowej starej pisowskiej szczujni TVP Republika. O, dalej się zastanawiam, powiem wam szczerze, i to mi no, spędza w przysłowiowy sen z powiek. Jak do cholery jasnej 300 tysięcy osób autokarami mogło przyjechać do Warszawy? No, przepraszam, licząc nawet już, że jakiś autokar ma 50 miejsc stojących, to by musiało przyjechać 6 tysięcy autokarów. Zresztą pokażę wam inaczej, może na innym przykładzie te pisowskie 300 tysięcy. Tu macie jeden z przykładów, gdzie według PiS-u była garstka ludzi, kilku spacerowiczów na marszu Tuska. I te 300, czy nawet według Sakiewicza 500 tysięcy na zdjęciu na dole, także no, porównanie chyba adekwatne. A jakby tego było mało, może tutaj bardziej dobitnie to widać, jak wygląda 75 tysięcy ludzi, a jak pisowskich 300 tysięcy. Także tak mniej więcej wygląda te pisowskie 300 tysięcy zwolenników PiS, których rzekomo Tusk śmiertelnie się przeraził i uciekł z Warszawy. Także no, według mnie osobiście te 300 tysięcy czy 500 tysięcy to jest no, zbyt mocno, delikatnie rzecz ujmując, przeszacowane. Ale jacy ludzie na ten marsz przychodzili? Jak powiedziałem, średnia była 70 plus. Z młodych byli ludzie, owszem, jednego z dwóch młodych ludzi już wam pokazałem. Teraz wam pokażę, może nie do końca całkiem młodego, ale no, z pewnością człowieka, który wie, po co na ten marsz przyszedł. Posłuchajcie jego inteligentnej wypowiedzi. Dobra, a pan z jakiego powodu dzisiaj, proszę bardzo, tutaj się zjawił? Wie pan co? Co mam powiedzieć, pan powie mi.
A, jeszcze jedna sprawa, być może w formie sprostowania. Jak widzicie tutaj na pasku w TV Republika, no oczywiście według TV Republika było 300 tysięcy ludzi, jak napisali, że ogromne korki pod Warszawą, utknęły w nich autobusy z tysiącami Polaków jadących na marsz. Wiecie co, sprawdziłem, to łatwo sprawdzić, to no, wystarczy odpalić internet. Pokażę wam te ogromne korki, które były pod Warszawą według Republiki. Otóż moi drodzy, tak mniej więcej wyglądały te ogromne korki pod Warszawą. No, można by rzec, że Warszawa została całkowicie odcięta od świata dzięki tym tysiącom autobusów z pisowską młodzieżą, która tak walnie autokarami zjeżdżała się do Warszawy. Miodzio, mróz nie mróz, łaski nie robi, Kazimierz nad nim czuwa, bo niestety jedzie mrozy, te mrozy, jadę, wyciągam, a ludzie męczą, 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 męczą. Czyli tak, w czwartek po 16 przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej zebrali się manifestujący, zwolennicy i politycy oczywiście, którzy przybyli na zgromadzony przez PiS protest pod hasłem Protest Wolnych Polaków. Według samego prezesa, Zbawiciela Jarosława, manifestacja odbyła się w obronie wolności słowa i mediów i demokracji. Wśród tłumów widać było wiele flag narodowych oraz transparenty i logo Solidarności. Zebrani skandowali m.in. Wolna Polska, Tusk do celi, nie do Brukseli oraz wolne media, wolne sądy, wolni ludzie. Dokładnie wszystko to, co było w tych rządowych telewizjach. Ale to nie wszystko. Nie powinno być tak, jak teraz się zdarzyły te po prostu zdarzenia. Szczególnie po prostu, że są łamane po prostu wolność. Tak nie powinno być. Moi drodzy, na tych transparentach widniały też hasła Protest Wolnych Polaków, Tyrania Bezprawna, Zamknąć Łapówkarzy, Uwolnić Bohaterów, Ruda Wrona Orła Nie Pokona, Nie Będzie Niemiec Pluł Nam w Twarz. Wiecie co, pozwólcie, że się na chwilę zatrzymam przy tym haśle, który jest bardzo modny wśród pisowców, czyli Ruda Wrona Orła Nie Pokona. I powiem wam, że no nie do końca wiem, o co chodzi tej no, tak zwanej prawej stronie z tą wroną. Ale tak dla porządku, poszukałem coś na temat wron. No i jak można się dowiedzieć, jest to jeden z najinteligentniejszych ptaków. Poziom IQ jest porównywalny do człowieka. No na pewno ma wyższy niż Kowalski czy Suski. Potrafi korzystać z narzędzi, a nawet samodzielnie je wytwarzać. Używa taktyki w obronie młodych. To jest ta wrona. Też poszukałem o kaczce, czyli Kaczyńskim. No i znalazłem tylko przepisy, jak to tego ptaka przyrządzić w piekarniku lub zrobić z niego inną potrawkę. Także no z tą wroną chyba tak no nie do końca było przemyślane. Wasz Maryjo, łaski pełna Pan. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Ale widzicie? 8 lat! Co zrobiło 8 lat z ludźmi? O kurwa. W imię tej Syna i Ducha Świętego. Na tej całej manifestacji, no oczywiście, pojawił się sam nasz Zbawiciel Jarosław. Elżunia, zamiast opiekować się chorym mężem, trzymała Jarkowi mikrofon.
No ale jak wspomniałem, Jarosław też zabrał głos. Jak powiedział, jeśli chcemy zwyciężyć, to musimy zmienić tę władzę. Bo to jest niemiecka władza. I tutaj się na chwileczkę zatrzymajmy. Nie wiem, czy ktoś Jarkowi powiedział, ale żeby wygrać, to musi, no, żeby, jak Jarek powiedział, żeby wygrać, to musimy zmienić tą władzę. Tylko że no, koalicja ta cała nie rządzi nawet chyba jeszcze miesiąca. I tutaj wypadałoby Jarka poinformować, że wybory do parlamentu są co 4 lata, a nie co miesiąc. No ale być może Jarek jest na tyle odklejony, że o tym nie wie lub planuje po prostu, nie wiem, siłowo przejąć władzę. Tak czy inaczej nie potrafią pogodzić się z przegraną, nie potrafią pogodzić się z tym, że zostali oderwani od koryta i zaczynają ich powoli rozliczać za te skurwysyństwa, które przez 8 lat robili Polsce i Polakom. To jest bandyta Hitler Tusk, o, jego kołota. Jak usłyszałem, że suki policyjne podjechały pod Belweder, to już ja już sekundę się tylko zastanawiam, może pół sekundy, z obowiązku każdego Polaka. Tusk i Hołownia niech wynoszą się marynarki zakładać tam Brukselą. Ewidentni podwykonawcy polityki niemieckiej i niemiecko-rosyjskiej. Bo jesteśmy Polakami. Bo jesteśmy patriotami. Musimy przede wszystkim walczyć o Polskę, bo od wczoraj Polski nie ma. Także po prostu robię to dla swojego dziecka, robię to po prostu dla niej. Ona jest ze mnie z babci dumna, że przyjechałyśmy tu z Dolnego Śląska, więc walczymy o Polskę. Żeby ktoś napadł na prezydenta, wojsko wprowadzili na ochronę, zdrajcy prezydenta, puścili go. To jest banda, jaka świat nie widział. Tyle my walczyli w stanie wojennym, stan wojenny zrobili z Polski. Nie pozwolimy, żeby telewizję zabrać, wyłączyć. To jest rudy miał, co miał zrobić, ile miał punktów zrobić. Z ludzi robi głupków normalnie. Moi drodzy, powiem wam tak. Gdyby to była zwykła manifestacja moich rodaków, Polaków, manifestacja przeciw czemuś, tamto, no spoko, ale to był zwykły zjazd, spęd ludzi znów zmanipulowanych przez Kaczyńskiego dla obrony własnych partyjnych interesów. Spraw, które bezprawnie poczyniali po prostu za swoich rządów. Ta manifestacja była o dziwo w obronie wolnych mediów, ale o dziwo, no nie w obronie dokładnie wolnych mediów, ale tak partyjnych kolegów z PiS-u. Tutaj obrona pokrzywdzonych Kamińskiego, Wąsika, no była, bo była bardzo chwytliwa. Wielu uczestników, no tak naprawdę nigdy nie zagłębi się w istotę problemu, bo po co? Telewizja za nich myśli, telewizja im powie, jak mają myśleć. Przyjechali, ponieważ tonie łódź o nazwie PiS i po prostu brak paliwa, by prowokować rządzących, więc wymyślili ten protest. I to, co teraz powiem, no już tak naprawdę nie interesuje ten twardy elektorat PiS-u. Ale oni przyjechali, bo takie otrzymali polecenie z zakładów pracy. Trzeba ratować. Towarzysze, pomożecie? Pomożemy. I tutaj, moi drodzy, kolejne komisje śledcze, potencjalne kolejne wyroki w okresie jednego roku. Wtedy ten dzisiejszy przyczółek do sprzeciwu protestów jest po prostu już przygotowany. No, pierwszą próbę generalną mieli. PiS-owski elektorat nie zainteresuje to, że Duda podstępnie no, nie skorzystał ponownie ze swych uprawnień konstytucyjnych i mógł uwolnić Wąsika, Kamińskiego, mógł po raz drugi ich ułaskawić, ale tym by się przyznał, że pierwszym razem zrobił to nielegalnie. Więc prosi
o pomoc swojego, w cudzysłowie, wroga, ministra sprawiedliwości. Dlaczego chce natychmiastowego zwolnienia z więzień? Otóż doradcy i sam Duda zabrnęli w łamaniu przepisów już tak daleko, że po prostu próbują ratować własną dupę. Tego twardy elektorat PiS nigdy w życiu nie pojmie. Jeśli chodzi o Wąsika, Kamińskiego, ja osobiście tych ludzi bym nie uwalniał. Duda, zgłaszając wolę ponownego ułaskawienia w swej tej prostocie i z powodu pychy, uznaje swe pierwsze ułaskawienie jako skuteczne, że mają mandat posłów i mogą wrócić do Sejmu. Tutaj można powiedzieć zero pokory ze strony Dudy. Zresztą temat Wąsika, Kamińskiego to temat rzeka na inny temat. Wracając do tego protestu, jak dla mnie, PiS-owcy zorganizowali ten zjazd tylko po to, żeby ratować własne tyłki, własne koryto. Tak naprawdę tych wszystkich biednych, starszych, schorowanych ludzi mają głęboko w dupie. Dlaczego? Dlatego, że im są potrzebni i nie zawahają się ich użyć. Podobnie zrobili w czasie tak zwanej pandemii. Kiedy była pandemia, kiedy nie można było do lasu wychodzić, kiedy nie można było odwiedzać znajomych, grobów bliskich, ale jak przyszły wybory, Morawiecki wyszedł cały na biało i rzekł do właśnie głównie tych starszych ludzi, że pandemii już nie ma, że nie ma się czego bać, że można śmiało wychodzić, bo były wybory. A po wyborach co? Kopa w dupę i już na razie nie jesteście potrzebni. Siedzicie na dupie cicho, spokojnie, dopóki was z powrotem nie wezwiemy. Tak właśnie działa właśnie partia, która niby się troszczy o swoich wyborców, czyli emerytów, rencistów, pensjonariuszy DPS-ów, gdzie Duda miał 100% rzekomo poparcia. Ale powiem wam, że na tym całym zgromadzeniu, PiS miał coś, czego na tym marszu miliona serc nie mieli i tego im zazdroszczę. PiS miał swojego własnego człowieka Bizona, gotowego na rozpierduchę. Amerykanie mieli swojego człowieka Bizona. PiS-owcy mieli swojego człowieka Bizona. I tego, powiem wam, im w cholerę zazdroszczę. Jeszcze jedna sprawa, która nie daje mi spokoju. Pani Barbara Kamińska, żona osadzonego pana Mariusza Kamińskiego, od blisko 3 miesięcy jest na zwolnieniu lekarskim, ale mimo to chodzi na wywiady do telewizji Republika, do prezydenta, no aż w końcu na tą pisowską demonstrację. Czy takie ma prawo? Tutaj chyba dobre pytanie. Można założyć, że przebywanie z ludźmi poprawia jej stan psychofizyczny. No tak powiedział jeden z polityków PiS. Nie wiem, nie jestem medykiem. No, politycy PiS, jak wiecie, na wszystkim znają się doskonale, więc pewnie wie, co mówi. No, można też założyć, że dobry stan psychofizyczny pisiorałek i pisiorałków jest tylko wtedy, kiedy nie pracują, lecz żyją na koszt podatników. Zresztą też nie bez powodu PiS zorganizował niemalże w środku tygodnia ten cały protest. No, Tusk organizował w soboty, kiedy ludzie mieli wolne. PiS organizuje w środku tygodnia, bo większość z tych ludzi nie pracuje, także dla nich to tam nie robi różnicy. A tutaj na zdjęciu, jak widzicie, macie ciężko chorą, podejrzewam z nienawiści, kobietę, która od 3 miesięcy jest obłożnie chora. Obok pani marszałek Witek, gdzie ma bardzo ciężko chorego męża, też oczywiście nim się troskliwie, nie wątpię, zajmuje. Kończąc, moi drodzy, podsumuję tak. PiS miał wszystko. Dosłownie miał wszystko. Miał prokuraturę, miał sądy, miał KRS, miał Sąd Najwyższy, miał Trybunał Konstytucyjny, miał Kościół Katolicki, miał TVP,
miał prezydenta, miał gazety lokalne, miał Polsat, miał RMF, miał TOK FM, miał Rzeczpospolitą, miał policję, miał CBA, ABW, mało tego, miał nawet koła gospodyń wiejskich, a mimo to przegrał. Przegrał z Polakami, którzy mieli dość tego rozpasania, mieli dość tego skurwysyństwa, które robili na co dzień. I ten marsz zorganizowali po to, bo nie są w stanie pogodzić się z tym, że zostali oderwani od koryta, od bezprawia, że mogli robić co chce, a Polskę traktowali jak swoją własność, a Polaków jak zakładników. Bo dzisiaj PiS powoli traci wszystko. PiS nie jest już rządem, nie może dawać plusów, podwyżek, po prostu kupować naiwnych wyborców. PiS nie ma już TVP, nie może manipulować Polakami. I co najważniejsze, PiS nie ma już budżetu państwa i za wszystko, co płaci, musi płacić ze swoich pieniędzy lub z tych, które zdążyli ukraść. Krótko mówiąc, PiS nie ma już władzy, by zmuszać kogoś do kampanii na swoją rzecz. Koalicja prawdziwie wolnych Polaków wygrała. Koalicja prawdziwie wolnych Polaków pogoniła PiS. PiSowcom tak na dobrą sprawę została szczujnia Sakiewicza, co notabene, nie wiem czy wiecie, Kaczyński ma swoje udziały jako spółka srebrna właśnie w telewizji Republika, także jest prawdziwie niezależna i polska ta telewizja. Zostały im te media i z tym nie mogą się pogodzić, że to wszystko utracili i dlatego zorganizowali ten cały śmieszny swój marsz. W PiSie zostali najwierniejsi lub ci po prostu z wypranym mózgiem, którzy będą do końca kąsać, chociaż na początku, jak wiecie, był przeraźliwy kwik odrywanych świń od koryta. Teraz to już coraz częściej, coraz bardziej przypomina skamlanie wystraszonego kundelka niż kwik oderwanej świni od koryta. Powoli, a skutecznie odsuwają ich od rządów. Wydawało im się, że stworzyli takie prawo, że przyspawają swoich ludzi do różnych spółek, stanowisk. Jak się okazuje, no nie do końca im to wyszło, ale wiadomo, jak się za coś PiS bierze, to zawsze to spierdoli. Nawet coś, co mogą zrobić dla siebie. Także ja trzymam kciuki za koalicję, że będzie ich rozliczać i będzie ich ci, co zasługują, po prostu wsadzać do paki. Bo złodzieje, krętacze, oszuści, tam jest ich miejsce. I na tym, moi drodzy, będę kończył. Jak zawsze piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Zawsze bardzo lubię czytać wasze komentarze. Dzisiaj w Sucharze Dnia trochę nietypowo. Może taki ukłon w stronę PiSowców, którzy, no jak wszyscy wiemy, słyną z bardzo słabej pamięci do tego, co kiedyś PiS mówił, lub jakie miał poglądy. Wiem, człowiek nie świnia, poglądy zmienia. Szczególnie PiSowiec, bo u PiSowca punkt widzenia zależny jest od punktu siedzenia. Także takie krótkie trzy przykłady, takie przypominajki z ukłonami dla PiSowców. A ja wam już dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Cześć! Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. A z kodeksu postępowania karnego wynika wprost, że skazany może zasługiwać na łaskę, między innymi wtedy, gdy cieszy się nienaganną opinią środowiskową i gdy doszło do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. A gość Media Z są były minister spraw wewnętrznych Krzysztof Janik i minister w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, Mariusz Kamiński. Witam. Dzień dobry. Mam pytanie do pana. Czy pan jest zaskoczony tym, że prezydent Aleksander Kwaśniewski chce ułaskawienia Zbigniewa Sobotki? Mariusz Kamiński.
Proszę, to oczywiście jest decyzja bezczelna, bezwstydna. Aleksander Kwaśniewski zachował się w tej sprawie nie jak prezydent, ale jak prezio. Przypomnę, że tak określają Aleksandra Kwaśniewskiego koledzy z biznesu, tacy jak pan Kulczyk. Sobotka, wiadomo, że był... Panie ministrze, ja mam prośbę. Panie ministrze... Na tym poziomie ja nie mogę brać udziału w tej rozmowie. No, przepraszam uprzejmie, no bo to jest poziom, tak mi się wydaje, lekko nieadekwatny do powagi i prezydenta, i Rzeczypospolitej, i powagi sprawy, no. Dziękuję bardzo. To był były minister spraw wewnętrznych Krzysztof Janik, a teraz Mariusz Kamiński. Jeszcze raz mogę powtórzyć to, co powiedziałem na początku. Absolutny bezwstyd, bezczelność. Aleksander Kwaśniewski pokazał tak naprawdę, że jest zwornikiem pewnego układu. Minister Sobotka został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za niezwykle ciężkie przestępstwo. 3,5 roku więzienia za ujawnienie tajemnicy państwowej, w wyniku której narażono życie funkcjonariuszy wykonujących niezwykle ważne działania operacyjne. No to po prostu jest sytuacja, no ręce opadają, że tak może zachować się prezydent Polski. Dziś korzysta no, tak naprawdę z pewnego przywileju, z którego korzystać się nie powinno. To pokazuje, że jest jakaś nierówność wobec obywateli, że są osoby szczególnie chronione i taką osobą jest dla Aleksandra Kwaśniewskiego pan Sobotka. I dlatego nie sądzę, żeby politycy powinni być właśnie traktowani w sposób szczególny i ułaskawiani w jakimś szczególnym trybie. Jeśli są skazani, to takie są decyzje sądu, należy to przyjąć do wiadomości, a wyborcy powinni to oceniać. Gdyby Zbigniew Sobotka został ułaskawiony, co by to oznaczało według pana? Nierówność obywateli wobec prawa i właśnie to, że są osoby w sposób nienaturalny, szczególnie chronione przed wymiarem sprawiedliwości, osoby z establishmentu, z tak zwanej klasy politycznej. I to jest jeden z powodów takiej głębokiej frustracji Polaków wobec tego, co się dzieje w świecie polityki. Dziękuję bardzo. Gościem Radia Z był minister Mariusz Kamiński i były minister spraw wewnętrznych Krzysztof Janik. Głodówka to nie jest niezjedzenie kolacji. No. Wybaczy pan, jak będą w stanie głodu przez, dajmy na to, 3 dni, znaczy 2 choćby, no to wtedy będzie można mówić o głodówce. Na razie nie zjadły kolacji, to nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Państwo nie może tolerować przestępstwa i w żadnym wypadku nie może tolerować, żeby ktoś nastawał na własne zdrowie na terenie gmachu publicznego.